Nie, jest jedną z takich mniejszości religijnych, która jest mocno prześladowana przez fundamentalistów. Zamach, który wspomniałaś, że państwo islamskie za nim stało. Można tak powiedzieć, że czy państwo islamskie wzięło odpowiedzialność. Oczywiście jest bardzo prawdopodobne, że rzeczywiście były to elementy państwa islamskiego, które się tam jakoś w tym Afganistanie od półtora roku rzekomo umacniają, aczkolwiek to umacnianie nie przynosi efektów. Jest nawet taka, nie chciałbym trywializować, bo rzeczywiście mówimy o smutnym wydarzeniu z soboty, ale jest taka anegdota, która mówi o tym, że gdyby wydrukować wszystkie raporty dotyczące państwa islamskiego w Afganistanie na kartkach A4 i ułożyć je na ziemi, zajęłyby więcej powierzchni niż samo państwo islamskie trzyma w Afganistanie. Ja czytałam w New York Times, jakby podważał. Skąd te elementy państwa islamskiego zwanego prowincją Khorasan, bo tak to się właściwie nazywa, państwo islamskie, prowincja Khorasan w Afganistanie i Pakistanie. Skąd oni się wzięli? Otóż oni wzięli się głównie z pozostałości po tak zwanych talibach pakistańskich, zabitego przez dron amerykański. Od tego momentu talibowie pakistańscy, zwalczający państwo pakistańskie, rozpadli się na szereg mniejszych organizacji. I tutaj trzeba też powiedzieć, że z kolei państwo afgańskie przyłożyło swoją rękę do tego, żeby te elementy pozostałości po talibach pakistańskich utrzymały się i zostały niejako przechowane na terytorium Afganistanu. Otóż między Afganistanem i Pakistanem toczy się taka gra. Pakistańczycy rzekomo wspierają talibów afgańskich, ale Afgańczycy nie pozostają dłużej i wspierają właśnie talibów pakistańskich. I ten cały, rozumiem, wywód ma prowadzić do tego, żeby pokazać, że ludzie, którzy walczą, sprzeciwiają się, są radykałami, raz będą talibami, a potem będą się nazywać... Wystarczy zmienić tylko etykietkę i już są państwo. Bo państwo islamskie jest rzeczywiście atrakcyjnym, posiada atrakcyjną markę. Rzeczywiście, no jak mówię, to był pierwszy w zasadzie zamach, ten sobotni, do którego państwo islamskie, tak zwane państwo islamskie, przyznało się w Afganistanie, ale według wszelkich znaków w Afganistanie oni nie mają żadnego znaczenia. Jak powiedziałem, ich zasięg dotyczy zaledwie kilku dystryktów we wschodniej prowincji Nangarhar. Oni są skłóceni w ogóle z resztą rebelii afgańskiej, nie są uznawani przez talibów, a wręcz się dochodzi między nimi do regularnych bitew. Są mocno ścigani przez afgańskie siły bezpieczeństwa, no i jak wspomniałem, również przez amerykańskie drony, które systematycznie ich likwidują, ich kolejnych przywódców. Zresztą niedawno jeden z nich został również zabity, co koalicja w Afganistanie ogłosiła jako jeden ze swoich sukcesów. Jest również interesującym... Znaczy, to jest taki punkt, w którym można się zdziwić. To znaczy, z jednej strony radykalni sunnici z państwa islamskiego w Afganistanie nie są mocni. Z drugiej strony Amerykanie twierdzą, że talibowie też słabną, między innymi po stracie kilka tygodni temu przywódcy. Czyli jakby znów płynął jakiś optymistyczny przekaz z Afganistanu, no ale w obliczu, i tu mogłabym cytować różnych, wiele innych zdarzeń i statystyk, trudno w to uwierzyć. Ale tutaj oczywiście, przeciwko tej oficjalnej retoryce, czy władz afgańskich, czy również rzeczników koalicji międzynarodowej, którzy donoszą o rzekomym słabnięciu rebelii talibskiej, mówimy o tej głównej rebelii, o rebelii talibskiej, chociażby te ich informacje czy opowieści zderzone z raportem ONZ-u, który się ukazał również kilka dni temu, pokazują, że jak możemy mierzyć, jaka jest miara sukcesu w Afganistanie. Miarą jest, czy ludzie są bezpieczni, czy cywile afgańscy, czy ludność afgańska jest bezpieczna. No skoro ONZ odnotowuje 4% wzrost w tym roku, w tym pierwszym półroczu bieżącego roku w stosunku do roku ubiegłego, do analogicznego okresu, to jednak te opowieści o tym, że rebelia słabnie, niestety się raczej należy rozwiać w pewien sposób. Państwo afgańskie ma olbrzymi problem nie tyle z rebelią, bo rebelia jest efektem, rebelia jest skutkiem... Rebelią talibów. Jest skutkiem dysfunkcji tego państwa, zwłaszcza jego dysfunkcjonalnych jednostek terenowych zajmujących się w prowincjach i w dystryktach.
jest wiele prawdy w powiedzeniu, że rebelia talibów jest, nie jest rebelią w imię jakiegoś światowego dżihadu czy światowego islamizmu, nie wiem jak to można to jeszcze określić. Jest przede wszystkim rebelią przeciwko złemu zarządzaniu, złej administracji, po prostu złej administracji państwa, nieistniejącej praktycznie w licznych dystryktach na południu, na wschodzie. Bieda, korupcja, no i takie poczucie, znaczy pewna demoralizacja tamtejszych kadr rządowych. A jakie są właśnie relacje między talibami, też fundamentalistami chyba jednak, można tak powiedzieć? Nie, oni są nacjonalistami. To są, jeżeli to są fundamentaliści, to są fundamentaliści narodowi. Talibowie prowadzą walkę, reprezentują politycznie i wojskowo mniejszość, jedną z mniejszości afgańskich, która określa się jako większość, czyli chodzi tutaj o pasztunów, liczących około 40% całej populacji Afganistanu, którzy na skutek różnych perypetii historycznych i mając do tej pory w historii Afganistanu dominującą pozycję, tę pozycję stopniowo utracili w ostatnich kilkudziesięciu latach w czasie wojny domowej, później interwencji sowieckiej. Więc talibowie są ruchem nacjonalistycznym, oczywiście z dużymi elementami konserwatywnego islamu. Kojarzą się z tymi obowiązkowymi burkami i tak dalej. Ale to nie jest Al-Kaida, to nie jest dżihad, to nie jest fundamentalizm salaficki, wahabicki, no, jakikolwiek. Jakby religia, którą interpretują, no, narzuca różne zachowania społeczne bardzo... Jak w każdym innym przypadku religia w wersji konserwatywnej. No, burki kobiece są jednak dosyć... No w każdym razie na pewno są ruchem o zabarwieniu nacjonalistycznym. I jakie są między nimi relacje, a tymi ultraortodoksami, terrorystami, fundamentalistami z organizacji, którą sami nazwali Państwo Islamskie? Rozumiem, że Hazarowie, mniejszość szyicka, są wrogami tam wszystkich. Nie zdarzyło rozmawiać się w toku mojej pracy i z jednymi, i z drugimi, i z Państwem Islamskim, zalążkami Państwa Islamskiego w Afganistanie, i z samymi talibami. I po każdej z tych rozmów miałem taki szatański pomysł, szatański plan, który się tylko i wyłącznie w mojej głowie zalęgał i w niej pozostały, mianowicie napuścić jednych na drugich. Stopień nienawiści, jaką obie te strony wobec siebie samych żywiły, był naprawdę zachęcający, jeśli myśleć w tych kategoriach, do tego, żeby przywracać jakąś stabilizację w Afganistanie, żeby po prostu jednych skierować przeciwko drugim. Oni, jedni i drudzy, uważają się za agentów Pakistanu, co jest typowe w Afganistanie. A to jeszcze tylko, żeby uzupełnić, tak krótka dygresja, ale ten obraz, skoro już tak rysujemy mapę tych różnych grup i organizacji, to poza talibami i poza jakimś małym, ale jednak spektakularnym ISIS, Państwem Islamskim, rozumiem, że są jeszcze różnego rodzaju grupy plemienne czy regionalne i przestępcze związane z narkotykami i tak dalej. To jest wszystko wymieszane w Afganistanie. Można być przemytnikiem narkotyków, by przedstawiać swoją działalność, usprawiedliwiać ją powodami, jak wspomniałem, nacjonalistycznym, czyli być talibem, a jednocześnie mieć kontakty jeszcze z przeszłości, z lat 80. z ludźmi z Al-Kaidy i wspierać ich finansowo czy materialnie w prowadzeniu ich działalności, ponieważ wujek mojego dziadka mieszka we wsi, która akurat udziela schronienia ludziom z Kaukazu, załóżmy, czy z Czeczenii, którzy się gdzieś tam, czy z Uzbekistanu, którzy się zalęgli, którzy znaleźli schronienie na tym pograniczu pakistańsko-afgańskim, które jest miejscem, jednym z niewielu miejsc na świecie pozbawionych w ogóle prawa i działalności administracji, czy to pakistańskiej, czy afgańskiej. Więc nie można powiedzieć, że talibowie to jedno, a przemytnicy narkotyków, czy po prostu mafiozi, którzy to jest tak słynna, chociażby tak zwana mafia ciężarówkowa na pograniczu, która po prostu przerzuca dobra z Pakistanu do Afganistanu i dalej do Iranu. I jedna rodzina, która zarządza tą mafią, to jest rodzina Hakani, która jednocześnie stoi za najbardziej krwawymi zamachami w Kabulu w ostatnich 10 latach. Więc ten konglomerat różnych powodów kryminalnych, religijnych, nacjonalistycznych, politycznych, on musi być rozpatrywany
wspólnie po to, żeby próbować znaleźć jakieś rozwiązania tej niezwykle skomplikowanej sytuacji. No to też właśnie pokazuje, jak to, co my tak próbujemy interpretować, po prostu zły islam, no jest skomplikowane. Nie ma czegoś takiego jak zły islam, jest skomplikowana sytuacja narodowościowa, religijna, polityczna, która powoduje przede wszystkim przy braku struktur państwowych, które dają, ten brak daje przestrzeń do rodzenia się takich nowotworowych komórek jak Al-Kaida, czy jak talibowie, czy jak wszelkiego rodzaju rebelie, które powodują tego rodzaju straszne wydarzenia, które mieliśmy przed roku, w sobotę, co z pewną przykrością można powiedzieć, zostało przekryte przez również przez zamachy w Europie, bo zamachy w Europie, to trudno mówić o jakby ważeniu tych ofiar w Europie, czy ofiar w Afganistanie, ale jednak sądzę, że zwłaszcza opinia publiczna w takich miejscach jak Afganistan, czy Syria, czy Irak, na doniesienia z kolei z Europy reaguje nieco bardziej wstrzymywie niż my. Chciałabym sobie zacytować fragment tego raportu Misji Wsparcia Narodowej Ludźmi w Afganistanie, z którego wynika właśnie, że wzrosła liczba zabitych i rannych cywilów w Afganistanie. Od stycznia 2009 roku mniej więcej do dziś zginęło 23 tysiące osób, zostały zabite, ponad 40 tysięcy rannych. Wśród zabitych, wśród ofiar 1/3 stanowią dzieci. Bardzo dziękuję. Piotr Łukasiewicz był ambasador RP. Tyle, co z Anną Biekutowską dla Państwa przygotowaliśmy. Krzysztof Woźniak realizował program. Informacje po nich po południu Radio Tok FM. Zapraszam Karolina Lewicka i jej gościem będzie Włodzimierz Czerzasty. Światopodgląd. Całej audycji wysłuchajcie na stronie Tok FM oraz archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Pierwsze spojrzenie na gospodarkę. Pierwsze analizy i prognozy rynku. Pierwszy przegląd prasy gospodarczej. Po prostu pierwszy program gospodarczy w Radiu Tok FM. Od poniedziałku do piątku po 6:40. Reklama. Przesadziłem z tą karkówką. Wezmę coś nie, na to. Nie, nie robię. Lepiej byś tabletki dostał. Ale Gestan. Smaczne. A dlaczego akurat Medigestan? Zwykła tabletka na trawie nie działa od razu. Musisz czekać, aż rozpuści się w żołądku. A Medigestan trafia do żołądka już rozpuszczony. Dokładnie. Stosując suplement diety Medigestan, pobudzasz pracę ślinianek i dzięki temu zwiększa się produkcja soku żołądkowego. A dodatkowo zawarta w nim mięta sprawia, że trawienie jest efektywniejsze. No tak, jest różnica. Nawet już ją czuję. Medigestan. Szybki sposób na trawienie. Lidl Techniczny prezentuje. Już jutro w Lidl. Funkcjonalne urządzenia przydatne każdego dnia. Na przykład wkrętak z wydajnym akumulatorem litowo-jonowym. Wygodnym obrotowym uchwytem. Wbudowaną latarką LED. W zestawie z praktyczną walizką i kompletem bitów. Tylko za 75 zł. Tak, tylko 75 zł za wkrętak akumulatorowy. Lidl, co tydzień coś nowego. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo. Dlatego pamiętaj, że jest tu Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stan napięcia nerwowego i poczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Zatrzymywość na którymkolwiek składnik leku. Takich rzeczy się nie robi, niestety. A ty nie pij nawet takich pierdół. A obiecywałeś, że nie Bank. Jak obiecujesz, tak robi. Sam posłuchaj koncertowych warunków na wymarzonym koncie osobistym. 0 zł za wszystkie bankomaty w kraju. 0 zł za prowadzenie konta. Oprocentowanie wszystkich środków. Tak było, jest i będzie. Przełącz się na wymarzone konto.pl. Raiffeisen Polbank. Z przyjemnością. Doktor Michał Lebiedowski. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego preparatu magnezowego. Sam stosuję Neomag Cardio i mogę potwierdzić, że jest to najlepszy wybór dla seniorów. Suplement diety Neomag Cardio. Taki powinien być magnez. Reklama. Radio
TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 16.40, Elżbieta Mazur, zapraszam. Franciszek jest już w Polsce przed 16.00. Samolot Alitalii wylądował na lotnisku Kraków-Balice. Papieża powita m.in. prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką oraz metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. W tej chwili kolumna z samochodem papieża jedzie już w stronę Wawelu, gdzie o 17.00 pierwsze wystąpienie Franciszka w Polsce. Komisja Europejska zaleciła dziś, by władze w Warszawie w ciągu 3 miesięcy wykonały wyroki Trybunału Konstytucyjnego z grudnia ubiegłego roku dotyczące wyboru sędziów Trybunału, a także wyrok z marca o niekonstytucyjności tzw. ustawy naprawczej. Tym samym rozpoczyna się drugi etap procedury ochrony praworządności wszczętej wobec Polski w styczniu. Zdaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych taka decyzja Komisji Europejskiej jest przedwczesna i należy komisję na utratę autorytetu. Kombatanci i władze stolicy apelują do warszawiaków o uczczenie minutą ciszy godziny wybuchu powstania w godzinę W, a więc o 17.01 sierpnia. W stolicy przez minutę zabrzmią syreny alarmowe. Tradycyjnie w tym momencie zatrzymują się samochody i przechodnie, by uczcić pamięć powstańców. Kolejne informacje TOK FM o 17.00. Pogoda. Przed nami burzowy wieczór i taka sama noc. Synoptycy ostrzegają mieszkańców Łodzi, Katowic, Krakowa i Zakopanego przed burzami z gradem, a zagrzmi także na Mazowszu, w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskiem. Nocą już wszędzie możliwe są burze, a na termometrach od 14 do nawet 20 stopni. To nocą w dzień od 23 nad morzem do 30 jutro w Bieszczadach i tylko nad morzem i wzdłuż zachodniej granicy. Bez burz. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia TOK FM. Dzień dobry Państwu, popołudnie Radia TOK FM, Karolina Lewicka i nasz gość Włodzimierz Czarzasty, szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Krzysztof Gawkowski mówił jakiś czas temu, że to nie prawica, a lewica czeka na papieża Franciszka. Pan też oczekiwał? Papież Franciszek jest już w Polsce. Proszę Pani, ja zawsze oczekuję gości i miło ich witam. No dobrze, dlatego, to takie staropolskie. Dlatego, że gości po prostu trzeba miło witać. Ale Pan wie, o co, pytam. Pani co, to jest tak. Dobrze, że są te Światowe Dni Młodzieży, dlatego, że i to chyba Krzysztof Gawkowski to miał na myśli, bo niedawno z nim na ten temat rozmawiałem. No, jest to pokazanie tolerancji, otwartości, uśmiechu, różnorodności. Proszę pamiętać, że katolicy mają różny kolor skóry, są z krajów o różnych historii. W związku z tym mówimy polskiemu kościołowi i polskiemu społeczeństwu. Proszę bardzo, jak młodzi ludzie mogą być różni i jak fajnie mogą się spotykać. Polska Lewica w związku z tym mówi absolutnie tak, z uśmiechem na ustach. Jeżeli chodzi o papieża Franciszka, to myślę, że problem będzie miał polski kościół, bo przypomnę, że to jest papież przynajmniej werbalnie, tak? Przynajmniej werbalnie otwarty, tolerancyjny, który mówi, że jak ktoś ma, jest samotny i ma dziecko, to może je ochrzcić, że mówi, że geje i homoseksualiści też są ludźmi. W związku z tym, takie odnoszę czasami wrażenie, chociaż chyba za mocne to, co powiem, że polscy biskupi, przynajmniej niektórzy, albo nawet większość, woleliby, żeby te Światowe Dni Młodzieży głównym punktem programu było spotkanie z ojcem dyrektorem z Torunia. A tu tak nie będzie. Jestem ciekawy przemówienia. Ale będzie teraz też spotkanie hierarchów z papieżem Franciszkiem, zamknięte dla mediów. No i pewnie słusznie, bo trudne sprawy może najpierw trzeba we własnym gronie przedstawić, porozmawiać i przemyśleć. Bo brakuje polskiemu kościołowi w tej chwili bardzo autorytetów. Tak teraz nie tylko polskiemu kościołowi, bo również politykom, również po lewej stronie brakuje autorytetów. Brakuje takiego, widać odejście od tolerancji w ogóle w Europie i w Polsce. No mówię o tych rzeczach, które się wydarzają, które są tragiczne, ale jeżeli te tragiczne rzeczy, mówię o tych wszystkich wybuchach, zabójstwach, jeżeli te tragiczne rzeczy spowodują, że będzie nastąpił radykalny i że będą się społeczeństwa dzieliły jeszcze bardziej, do niczego dobrego to nie doprowadzi. I to widać, tak?
łyżkę dziegciu. Jakbym mógł 250 milionów złotych, to jest koszt spotkania młodzieży, 51 milionów w tym Kraków. I ciekawa rzecz, bo się chciałem przygotować spotkanie z Państwem i z Panią. W 2011 w Madrycie 70% kosztów składki uczestników, 30% składki darczyńców. Ta polska policja to całe gówno. Myślę, że po prostu podałeś na policji, co? Zorganizowane. Już pojawiły się głosy, że gdyby papież Franciszek widział, ile to wszystko kosztuje, to zażądałby obcięcia budżetu o połowę i rozdania biednym. No tak, ale no pewnie by też poprosił biskupów, żeby przyjechali tak jak on rowerami. W związku z tym to by się nie zdarzyło, bo przecież polscy biskupi mają po kilka samochodów, gorzej jest z kilkoma rowerami. No właśnie, Franciszek to przedstawiciel kościoła ubogiego. Komisja Europejska, rekomendacje. Oczekiwano na reakcję, czy rząd nie oczekiwał, ale było takie napięcie w powietrzu. Wiadomo było, że Komisja Europejska zabierze głos. Dziś wiemy, że będą rekomendacje. Są rekomendacje dla polskiego rządu. 3 miesiące ma polski rząd. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef Parlamentu Europejskiego, którego pytałam dziś w Sejmie, jaka będzie reakcja partii rządzącej, odparł, że lepiej byłoby, gdyby Komisja Europejska przed swoją siedzibą ustawiła alkomaty, bo tajemnicą Poliszynela jest, że niektórzy komisarze mają problem z alkoholem. Pani, to jest tak żenująca odpowiedź, że bardzo proszę, żebym dostał od pani zezwolenie na żenujący komentarz. Może pan Ryszard boi się, że po prostu jak ustawi alkomaty, to nie wejdzie do środka. No to rzeczywiście. Odpowiedział pan tak, jak odpowiedział mi Ryszard Czarnecki. No odpowiedziałem tak, jak na jakim poziomie była ta wypowiedź. No, co mogę tłumaczyć? Wie pani, ja mam problem z tłumaczeniem wszystkiego tego ostatnio, co robi PiS. I to nie mówię z punktu widzenia szefa Sojuszu Lewicy Demokratycznej, chociaż przecież mam prawo do tego, ale po prostu jestem zażenowany. To znaczy to spotkanie pana ministra Macierewicza z uczestnikami powstania. Te kłamstwa, te bezczelne po prostu kłamstwa, bo to trzeba... Jest taki czas w polityce, że w tej chwili jak ktoś się nie wyróżni, jak ktoś użyje ostrego słowa, to jest, kto nie zwraca uwagi. To są tu kłamstwa, bezczelne kłamstwa. Ciąganie ludzi, wypowiedź pana Czarnieckiego właśnie w ten sposób. Kolorowo. Odpowiedzieć to powiemy. Ci, którzy do nas mówią, są pijaki. No to jest głupie po prostu. Nieco bardziej dyplomatycznie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, takie oświadczenie, są to działania przedwczesne Komisji Europejskiej, które narażają Komisję na utratę autorytetu koniecznego do pełnienia opisanych w traktatach funkcji. No tak, ale to jest to samo ministerstwo prowadzone przez tego samego pana ministra, który zwrócił się do Komisji Weneckiej jako pierwszy, już o tym zapomniano. To trzeba przypominać, to znaczy poprosili, okazało się, że ta opinia Komisji Weneckiej, cała opinia Europy po prostu jest niefajna. No jest facet, on już kończy się życiowo. Ile on ma lat? Często. Koło 60. Co to kończy się życiowo? Czy chcesz się mu pokazać? Chcesz się mu się poświęcić? Chcesz się mu się oddać? Chcesz się przed nim zabić? Co ty chory jesteś? Ale ja daję taki przykład, to jest dobry przykład. No ale ty sam tak powiedziałeś. Kosiołowski też poszedł w tą stronę. A co będzie, jeżeli ze względu na zagrożenie terrorystyczne Europy będzie przedłużony przez Sejm, czyli przedstawiciela suwerena, czas kadencji sejmowej z 4 do 8 lat, a pana Dudy z 5 do 25, tak? Dobra, przesadzam, ale proszę pani, co będzie, jeżeli to pójdzie do Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny powie, w związku z tym, że się czujemy niebezpiecznie, to wydaje się, że broniąc Polaków, po prostu jest fajnie. To jest zupełnie takie... inne rozwiązanie. Można odraczać wydanie wyroku. Nie, no można cuda robić, tak? To znaczy w tej chwili ja się boję, ja za dużo książek w życiu przeczytałem, ale różne mam tytuły przed oczyma. Ja się boję po prostu patrzeć na Polskę jako na taki mały staw z wodą śmierdzącą, ale z tłustymi karpiami, tak? Bo to tak wygląda. To znaczy będziemy dokarmiali te nasze ryby, tych naszych obywateli, będziemy im robili dobrze. Tak nawiasem.
Proszę opozycję parlamentarną. Pytajcie się na każdym posiedzeniu Sejmu i żądajcie przedstawienia w perspektywie 10 lat strony kosztowej, przychodowej tego rządu, tak? Bo to, że oni znajdą pieniądze w tym roku i w przyszłym, to tam jakąś rezerwę rozwiążą, OFE rozwalą, to wszystko jest ten... Ale to dziennikarze, panie przewodniczący, zadają to pytania, tak? Bo wczoraj Jacka Sasina pytałam o reformę służby zdrowia i pytałam Jacka Sasina, skąd pieniądze, bo do 6% PKB mają wzrosnąć wydatki na służbę zdrowia. Jacek Sasin zrobił wielkie oczy i odparł mi, no jak to skąd? Z budżetu. Proszę pani, jest taka metoda, no jest cash flow, jest strona przychodowa, jest strona rozchodowa. Ludzie, którzy zajmują się biznesem, to wiedzą na pamięć, a ludzie rozsądni, na przykład wszystkie osoby i panie i panowie prowadzący budżety domowe, wiedzą to. Mają pensje i mają koszty, tak? Po prostu trzeba im mówić tak, powiedzcie, jak to będzie w roku 2019. Skąd to sfinansujecie? Notabene wiele spraw, które Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, żeby była jasność, się podoba. No z wieloma uwagami, ale jest to niewątpliwie szansa dla wielu rodzin. Obniżenie wieku emerytalnego się podoba. Zawsze się podobało, z tym, że proszę pamiętać, że my żeśmy zgłaszali razem z OPZZ-em i to bardzo konsekwentnie robiliśmy i mieliśmy to wyliczone. Mieliśmy to wyliczone, że również jest kwestia 40 lat pracy przepracowanych przez mężczyznę i 35 lat pracy przepracowanych przez kobietę. My żeśmy prosili o dyskusję w tej sprawie, który wariant jest bardziej racjonalny również dla krajów w kategoriach finansowania, bo my wiemy, że dzieci, ile się rodzi dzieci, wiemy, że się społeczeństwo starzeje. Wie pani, będzie takie marzenie w społeczeństwie polskim. I tu widzę swoją szansę. Nie tyle ja jako Wodek Czarzasty, ale dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dla polskiej lewicy. Będzie takie marzenie za politykami odpowiedzialnymi, za tymi, którzy jak powiedzą, to zrobią, za tymi, którzy po prostu nie obiecają na wyrost, na słupki, na jutro. Tak? I myślę, że jak będę rozsądny i jakiś zdystansowany, to może Sojusz Lewicy Demokratycznej doprowadzę do takiego stanu, że ludzie uwierzą. Jak na razie to ja będę, jak słucham Leszka Millera, który tak chciałbym powiedzieć, no nie wiem, no bo przyklaskuję temu, co Prawo i Sprawiedliwość robi. Proszę pani, pan Miller nie jest szefem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No bo jego najdzie policja, no. Premierem. Jedne rzeczy, które pan Leszek mówił, są zgodne z inną partią, inne rzeczy, które mówił, nie są zgodne z inną partią. Nie jest to, bo to nie wszystkim szefom Sojuszu Lewicy Demokratycznej byłem się zdarza. Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie ani ludzi tego sojuszu nie atakuje. Natomiast co do linii, co do ocen wielu zjawisk, mam inne zdanie niż pan Leszek Miller. Koniec sezonu politycznego, panie przewodniczący, pierwszego, które sojusz spędził poza parlamentem. No i co? Bo słuchałam pana ostatnio, kiedy pan krytykował i Platformę Obywatelską, i Nowoczesną, i Grzegorza Schetynę, i Ryszarda Petru. Schetyna słaby lider, Petru nieporadny i nieskuteczny, Nowoczesna partia marna, Platforma rozpacz i degrengolada. Tylko że oni są w parlamencie i oni w sondażach mają, no w zależności od sondażu, od 10 do 20%, w zależności od partii również. A SLD nie ma w parlamencie i w sondażach też gorzej wypada. No dobrze, nie ma nas w parlamencie, mniejszy dostęp do mediów, co jest normalną rzeczą i naszą winą, bo nie ma nas w tym parlamencie. 7,5% żeśmy wzięli w ostatnich wyborach, tyle ile Nowoczesna, w związku z tym jest elektorat lewicowy. Jeszcze trzeba liczyć tych ludzi, którzy mają podobny sposób myślenia i głosują na partię Razem. Proszę pani, nie oceniam tej opozycji dobrze. Dlaczego nie oceniam dobrze? Dlatego, że jeżeli się występuje z jakąś kontrpropozycją wobec PiS-u, dobrze by było w wielu sprawach, na przykład w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, występować z jednym projektem, a nie z trzema. Dlatego, że opozycja parlamentarna nie dostrzega opozycji pozaparlamentarnej i nie mówię jak młody, mały gówniarz z Piaskownicy, tylko mówię w imieniu w sumie prawie 2 milionów ludzi, którzy na lewicę w ostatnim głosowaniu w ostatnich wyborach głosowali. Dobrze by było kilka spraw wspólnych dla kraju ważnych uzgodnić i wspólnie o nie walczyć. Pełna zgoda, panie przewodniczący, tylko ja nie widzę takiej zgody na lewicy. Ja nie widzę, żeby lewica cokolwiek uzgadniała i występowała ze wspólnymi projektami. Mówię pani, ale jest wiele teraz wspólnych inicjatyw. Dogadujemy się w ramach, jest sporo ugrupowań lewicowych w ramach
tego porozumienia wolność, równość, demokracja. To już strasznie brzmi sporo ugrupowań lewicowych. Kongres Świętej Katarzyny. Dobrze, ale proszę pani, nie zmądrzyliśmy od razu, tylko bardzo panią proszę o to, że jak pani mówi o prawicy, to niech pani mówi, o co panią proszę, w ten sposób. Nie dogaduje się Platforma Obywatelska z Petru i z PiS-em. Pogadajmy o stosunku do Kościoła i pogadajmy o stosunku do różnych wartości. Prawica, tak? No nikt ich nie namawia, żeby mieli jedną partię. Dlaczego nie mamy mieć jedną partię? My powinniśmy stworzyć... Nie mówię o jednej partii, mówię o porozumieniu, o stworzyć... inicjatywach, o których pan mówił, dobrze, odnośnie opozycji. Mamy, jesteśmy w opozycji, mamy na to trochę czasu. Natomiast jeżeli chodzi o pana Schetynę, ja nie krytykuję go, wie pani, ja wolę generalnie rzecz biorąc Schetynę od jakichś totalnie radykalnych ruchów prawicowych. Tylko ja wiem, bo ja to przeżyłem. To znaczy, wszystkich tych, których wyrzuci, za 2 lata będzie przyjmował. Ja to wiem, bo SLD to zrobiło. I tym się różni moja polityka od moich poprzedników, że ja ludzi wyrzucał nie będę. Bo uczestniczyłem w wyrzucaniu i wiem, że to jest głupie. Bo generalnie nie można się kłócić w sprawach błahych, bo się traci z punktu widzenia sprawy ważne. Dlatego w tej chwili, nie wiem, Siwiec, Kalisz chodzą po różnych miejscach i mogą chodzić, ale ja uważam, że po prostu są takie miejsca, gdzie trzeba usiąść razem i zrobimy. I zachęca pan Siwca, Kalisza do powrotu? Po pierwsze zachęcam, po drugie się spotykamy, to naprawdę idzie kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o roboty pozaparlamentarną, ale pani, uczy się nowego życia pozaparlamentarnego, chociaż ja nigdy nie byłem posłem. I co, jest życie poza parlamentem? Jest i naprawdę jest fajnie, jest po prostu, robimy tak, monitoring w tej służby zdrowia w Opolu, robimy bardzo dużo dla seniorów w Toruniu i w Bydgoszczy, robimy bardzo dużo w Łodzi, wprowadzamy w 6 miastach już in vitro. Proszę pani, ja mogę z czystym sumieniem powiedzieć tak. Prezydent członek SLD rządzi Rzeszowa. Prezydent członek SLD rządzi Częstochową. I będę na koniec złośliwy. A pan Petru w jakim mieście rządzi? A pan Petru w jakim mieście ma radnego? A ile ustaw pan Petru... A ile lat jest na scenie politycznej SLD? A ile lat jest tym poprzednim? No, ale rok jest w Sejmie. Zna pani jakąś ustawę, którą przeprowadzi? No, w żadnej ustawie nie da się przeprowadzić, jeżeli się jest partią opozycyjną przychodzą. Tylko ustawy Prawa i Sprawiedliwości. Czyli jesteśmy silni. Życie pozaparlamentarne istnieje, mówił Włodzimierz Czarzasty. To prawda, nawet fajne wakacje idą. Poza telewizyjne też. No nie, czasami chodzę, ale do telewizji publicznej jakoś nie zapraszają. Zapraszają jedną osobę, tylko muszę się zastanowić dzisiaj dlaczego. Zapraszają Leszka Millera. Dodajmy. Bardzo państwu dziękuję, bardzo dziękuję panie przewodniczący za rozmowę. Życzę udanego popołudnia. Do usłyszenia. Popołudnie Radia TOK FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Język polityki to zazwyczaj slogany, czcze obietnice, komunały, uszczypliwości, kalumnie, a czasem jawne kpiny z wyborców, z podatników, z obywateli. Spróbujmy z tego wycisnąć esencję. Prawda jest ważna. Proszę państwa, żarty na bok. A teraz na poważnie. Program Mikołaja Lizuta. Od poniedziałku do piątku po 12:00. Zapraszam, Mikołaj Lizut. Reklama. Kolejne urodziny? To bez znaczenia. Mam tyle lat, na ile wyglądam, więc kiedy zauważyłam u siebie pierwsze oznaki starzenia, natychmiast sięgnęłam po Biolik 35+. Antyoksydacyjne serum odbudowujące. Biolik zwalcza wolne rodniki, przez co chroni skórę przed starzeniem, a także zawiera ekstrakt z akmeli, który odbudowuje włókna kolagenowe, redukując zmarszczki. Efekty? Zauważyłam już po pierwszym użyciu. Biolik 35+. Sprawia, że wyglądam młodo. I tak też się czuję. Biolik, skoncentrowany na skórze, dostępny w aptekach. Tak, rozumiem. Pani Kasiu, słucham pani prezes. Musimy działać. Pan Krzysztof z marketingu zasłabł. Co się stało? Uświadomił sobie, że dzisiaj kończy się nasze szkolenie w hotelu Windsor nad Zalewem Zegrzewskim. Tylko co my możemy? Po nas pewnie inna firma tutaj przyjeżdża. Zorganizujemy tu naszą jesienną konferencję. Hotel Windsor nad Zalewem Zegrzyńskim. Miejsce, którego nigdy dość. windsorhotel.pl.
Szukałam sprawdzonego leku na ból nóg i żylaki. Dlatego wybrałam Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Według badania TNS 9 na 10 użytkowniczek potwierdza, że Diohespan Max to według nich skuteczny lek na ból nóg i żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Śniła mi się mleczna droga. To miał być jakiś proroczy sen? Proroctwo spełni się od 27 lipca do 2 sierpnia. Wtedy wszystkie jogurty pitne i napoje mleczne w Żabce taniej o 30%. Żabka. Mały, wielki sklep. Obniżka zliczona od cen obowiązujących poza promocją. Teraz w Kauflandzie. Woda Nestle Pure Life. 1,5 litra, 88 groszy. Jedynie 88 groszy. Jogobella brzoskwinia i truskawka 10 sztuk, 6,89. Więcej na kaufland.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 27 lipca, 17. Informacje Tok FM. Elżbieta Mazur. Rozpoczęła się pielgrzymka Franciszka w Polsce. Papież jedzie w stronę Wawelu. Mimo deszczu witają go tłumy mieszkańców. Komisja Europejska daje polskim władzom 3 miesiące na zmianę w sprawie kryzysu konstytucyjnego. Przed nami czarne burze, za chwilę ostrzeżenie od meteorologów. Jak mówiłam, tłumy krakowian witają papieża na ulicach miasta. Przed 16 samolot Alitalii wylądował na lotnisku Kraków-Balice. Papieża powitali m.in. prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką oraz metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Religia z polityką była zawsze, ale on jeszcze musiał się więcej dowiedzieć. Gdzie na 17 pierwsze wystąpienie Franciszka w Polsce. Program tej pielgrzymki jest bardzo napięty. W ciągu 5 dni papież nie tylko spotka się z młodzieżą z całego świata, ale też złoży wizyty w Częstochowie i na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Będzie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Relacja reporterki Tok FM z powitania papieża na lotnisku w Balicach. Już za chwilę w magazynie reporterów Tok FM godziny szczytu. Komisja Europejska robi kolejny krok w ramach procedury ochrony praworządności w Polsce i wysyła polskim władzom zalecenia, które mają pomóc rozwiązać kryzys związany z Trybunałem Konstytucyjnym. Rekomendacje dotyczą m.in. zaprzysiężenia sędziów Trybunału, mówi wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Zalecam, by polskie władze opublikowały i wprowadziły w życie orzeczenia Trybunału w sprawie nominacji sędziów. Władze powinny też opublikować i zastosować się do wyroku z 9 marca, w którym jest mowa o tym, że poprzednie prawo było niekonstytucyjne. Zalecamy też, by następne orzeczenia Trybunału były publikowane automatycznie. Na zrealizowanie tych zaleceń polskie władze mają teraz 3 miesiące. Zdaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych dzisiejsza decyzja Komisji Europejskiej jest przedwczesna i naraża Komisję na utratę autorytetu. A na koniec jeszcze ostrzeżenie od meteorologów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, które jeszcze dzisiaj wystąpią na terenie całej Polski. Towarzyszą im silne opady deszczu i grad, zapowiada synoptyk Małgorzata Tomczuk. Lokalnie zdarzają się nawet opady do 30 mm w ciągu godziny. To już jest bardzo duży deszcz. Silnych porywów wiatru nie obserwujemy, ale też niewykluczone, że gdzieś występują porywy do 70 km na godzinę. I taka sytuacja będzie miała miejsce do końca dnia. Burz będzie coraz więcej. Jutro nad ranem pogoda ma się uspokoić. Kolejne informacje Tok FM o 17.20. Ekonomicznej i pełnej słońca podróży życzy sponsor prognozy pogody, właściciel serwisu blablacar.pl. Pogoda. Przypominamy ostrzeżenie synoptyków. Mieszkańcy Łodzi, Katowic, Krakowa i Zakopanego powinni się szykować na burzę, nawet z gradem. Zagrzmi także do końca dnia na Mazowszu, w Wielkopolsce i w Kujawsko-Pomorskiem, a nocą już w całej Polsce. Tej nocy na termometrach od 14 do 20 stopni, jutro w ciągu dnia od 23 stopni nad morzem do 30 w Bieszczadach i jedynie nad morzem i wzdłuż zachodniej granicy nie będzie burz. Ekonomicznej i pełnej słońca podróży życzy sponsor prognozy pogody, właściciel serwisu blablacar.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Aras, 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 aras.
magazyn reporterów. Papież w Polsce na lotnisku Palicach w tłumie pielgrzymów. Franciszka witała m.in. reporterka TOK FM Paulina Nawrocka. Trójmiejska PKM-ka nieprędko wróci do normalnego funkcjonowania. Jak donosi Paweł Radzewicz, to mogą być smutne pierwsze urodziny podmiejskiej kolei. A Przemysław Pozowski, wyposażony w tablet i w słuchawki, rusza spacerem na zwiedzanie centrum Wrocławia. Jest 17:04, Adam Moska, zapraszam na magazyn reporterów TOK FM. Godziny szczytu. Magazyn reporterów. Prezydent Andrzej Duda z żoną oraz metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, a przede wszystkim tłumy pielgrzymów z flagami polskimi i papieskimi powitały przed godziną w Polsce papieża Franciszka. Nie przeciągając, bo w Palicach jest reporterka TOK FM Paulina Nawrocka, łączymy się. Paulino, powiedz, co działo się na lotnisku, jakie emocje towarzyszyły powitaniu papieża. Emocje już opadły, ale bardzo gorące. Nie tylko ze względu na pogodę, bo na płycie krakowskiego lotniska bardzo dzisiaj grzało. Upalne słońce. Niektórzy czekali na Ojca Świętego już od 12. Samolot z papieżem wylądował dokładnie o 15.50. Chwilę kołował po pasie startowym, a następnie został podstawiony do wojskowej części płyty lotniska Balice. Rozpoczęła się ceremonia powitania. Na pokład wszedł nuncjusz apostolski w Polsce, szef protokołu dyplomatycznego MSZ, a na płycie lotniska przy przednich schodkach samolotu papieża powitał prezydent oraz żonę, kardynał Stanisław Dziwisz i dwoje małych dzieci w strojach krakowskich. Następnie cała ta grupa przeszła po czerwonym dywanie pod namiot na taką zaimprowizowaną scenę, na której byli inni przedstawiciele władz i biskupów oraz grupa wiernych. Grupa wiernych, grupa krakowian, pielgrzymów czekała też za bramkami, skandowała Bienvenuzia Krakowia, machała chorągiewkami. Odegrane zostały hymny obu państwa. Kompania Wojska Polskiego dała honory. Kompania złożona z 48 żołnierzy, trzech rodzajów sił zbrojnych, wojsk lądowych, sił powietrznych i marynarki wojennej. Przechodząc, papież ukłonił się żołnierzom, a później ich pozdrowił, a oni odkrzyknęli: czołem wasza świątobliwość. Następnie większość oficjalnych gości przywitała się osobiście z papieżem Franciszkiem. Zabrzmiał hymn Światowych Dni Młodzieży, który słychać też teraz. Dobra, to na razie, dzięki, bo się taki zawieszanie. I przy tych dźwiękach papież udał się do samochodu, którym pojechał do Krakowa, pojechał do centrum miasta. Tam na sanatorze miał przesiąść się w Papa Mobile, którym dotarł na Wawel. Przygotowania do przylotu papieża, jak wspomniała Paulina, trwały na lotnisku w podkrakowskich Balicach już od południa. W upalnym słońcu na Franciszka czekali krakowianie i pielgrzymi, ćwiczyli powitalne pieśni, okrzyki i trenowali machanie chorągiewkami. Jesteśmy tutaj całą rodziną, córka ma 3 latka, 5 lat. Cieszymy się, że tutaj możemy być. To było dla nas bardzo ważne, żeby być w tym miejscu. Na szczęście udało nam się dostać wejściówki. Pięknie. Rosolki chyba dzisiaj obowiązkowe. Jezus Maria, nie wiadomo, czy w telewizji mówicie będzie padać, a tutaj się przydały tak, żeby się zasłaniać przed słońcem. Jesteśmy z zespołu pieśni i tańca Akademii Górniczo-Hutniczej. Dobra Krawia pojechała, kultura, kasja, to już słyszycie. Będziemy występować tutaj dla zebranych ludzi, się okradają. Miejmy nadzieję, absolutny brak kultury. A zawsze przyszedł na papieża w Krakowie, czy to był Jan Paweł II, czy Benedykt, to jest to atmosfera gorąca, tak jak pogoda. Widzę, że pani ma tu akcesoria. Są flagi, no i oczywiście koszulka specjalna. Cała rodzina jest zaopatrzona. Już się nie możemy doczekać, cierpliwie czekamy. Widok dobry. Piękny, no, oby tak było cały czas. Wczoraj burze, nieprzyjemna, dzisiaj Udało się, pogoda dopisała. Papież Franciszek wylądował na lotnisku w Balicach 10 minut przed 16. W tej chwili, jak wspomniała w swojej relacji Paulina Nawrocka-Olejniczak, dociera na Wawel, gdzie spotka się z przedstawicielami polskich władz, korpusem dyplomatycznym i biskupami. Potem papież przejedzie do Pałacu Arcybiskupów, gdzie będzie nocował, czyli na Franciszkańską 3, gdzie późnym wieczorem pojawi się w papieskim oknie. Relacje ze Światowych Dni Młodzieży i wizyty papieża Franciszka w Polsce na bieżąco w informacjach TOK FM. A w magazynie reporterów zmieniamy temat. Godziny szczytu. Magazyn reporterów. Tak zwana ustawa o gruntach warszawskich jest zgodna z konstytucją, uznał dziś Trybunał. Małą ustawę reprywatyzacyjną przed podpisaniem zaskarżył jeszcze prezydent Bronisław Komorowski. Jak przypomina reporter TOK FM Roch Kowalski, według ówczesnych urzędników kancelarii nowe przepisy naruszały prawo własności.
Tak zwana ustawa o gruntach warszawskich miała przede wszystkim dać narzędzia władzom stolicy do walki z osobami, które roszczą sobie prawa do gruntów na terenie miasta na podstawie dekretu Bieruta. Tylko w tej chwili Warszawa prowadzi postępowania w sprawie około 2000 gruntów. Przyjęta przez poprzedni parlament ustawa zakłada m.in., że miasto będzie mogło odmówić zwrotu terenu, jeśli obecnie znajduje się na nim na przykład budynek użyteczności publicznej. Przepisy zakładają też, że władze Warszawy mają prawo pierwokupu gruntu od dawnego właściciela lub spadkobiercy, a w razie konieczności nie będą musiały wypłacać 100% odszkodowania. Trybunał uznał zaskarżone przez prezydenta Bronisława Komorowskiego przepisy za zgodne z konstytucją. Choć to sam przyznaje prezes Andrzej Rzepliński, sprawa miała niezwykle skomplikowany charakter. Ta sprawa ma charakter historyczny, bardzo trudna sprawa. Wyrażam podziękowanie za tytaniczną pracę wszystkim członkom składu orzekającego. Ma charakter historyczny na przyszłość. W istotnej mierze problem prawny, który Trybunał tu rozstrzygnął, symbolicznie kończy II wojnę światową. Wojnę napastniczą wydaną przez agresorów w Polsce we wrześniu 1939 roku. Miasto stołeczne Warszawa jest wartością także konstytucyjną, chronioną wprost przez konstytucję. Już po ogłoszeniu zadowolenia z właśnie takiego rozstrzygnięcia sprawy nie kryła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i podkreślała, że ustawa rozwiązuje najbardziej palące problemy miasta związane z reprywatyzacją. To jest bardzo ważne orzeczenie. To jest koniec dzikiej reprywatyzacji, ale jak powiedziała pani sędzia sprawozdawca na koniec, musi być rozwiązanie kompleksowe i całościowe. To jest naprawdę orzeczenie o charakterze kopernikańskim, historycznym, ważnym dla Warszawy, które ukróca dziką reprywatyzację. To jest też orzeczenie, które pokazuje, żebyśmy dobrze pracowali, bo wiele osób nas krytykało, powiedzieli, że na pewno ta ustawa będzie niekonstytucyjna. Ale cieniem na dzisiejszym wyroku położył się jednak trwający od ubiegłych wakacji kryzys wokół Trybunału. Do wyroku zdanie odrębne złożyli wszyscy sędziowie wybrani przez Sejm obecnej kadencji i choć jak podkreślali, zgadzają się z samym rezultatem orzeczenia, to uważają, że Trybunał bada kolejne sprawy w nieprawidłowym składzie i niezgodnie z przepisami, mówi sędzia Zbigniew Jędrzejewski. Uważam, że wyrok został wydany niezgodnie z przepisami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał przyjął, że tryb postępowania przed Trybunałem reguluje ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w kształcie określonym wyrokiem TK z dnia 9 marca 2016 roku. Takie założenie jest niezgodne z artykułem 190 ust. 3 Konstytucji. Teraz ustawa wraz z wyrokiem trafi do prezydenta. Ten zgodnie z Konstytucją po kontroli prewencyjnej ma obowiązek ją podpisać, ale rząd i Andrzej Duda nie respektują wszystkich wyroków, jakie sędziowie wydają od 9 marca. Wiceszef Trybunału Stanisław Biernat przyznaje, że w tej kwestii sędziowie nie mogą nic więcej zrobić. To jest trzeci wyrok wydany w wyniku tak zwanej kontroli prewencyjnej w tym roku. I no, Trybunał zrobił, co mógł zrobić. Wydał wyrok, on będzie opublikowany na stronach Trybunału w elektronicznej wersji. Cała reszta należy do organów, które praktycznie decydują o publikacji wyroków w dzienniku ustaw. W rozmowie telefonicznej rzecznik prezydenta Marek Magierowski poinformował mnie, że Andrzej Duda podpisze ustawę o gruntach zaraz po tym, jak wyrok zostanie opublikowany. Ale żeby to się stało, prezydent musi najpierw podpisać nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, bo to w niej widnieje zapis o publikacji wszystkich wyroków, które zapadły po 10 marca. Roch Kowalski, TOK FM. Godziny szczytu. Magazyn reporterów. Pomorska kolej metropolitalna, która poważnie ucierpiała w czasie ulewy sprzed 2 tygodni, ciągle szuka sposobu na szybki powrót do pełnego funkcjonowania. Z jednej strony powstają plany najpierw napraw nasypów, z drugiej toczą się prawne analizy, kto pokryje wielomilionowe koszty remontu. Paweł Radzewicz, reporter TOK FM, zajmuje się tą sprawą. Pomorska Kolej Metropolitalna i samorząd województwa już od 2 tygodni szacują straty, mówi wicemarszałek Ryszard Świlski. Dla przypomnienia, to były opady, których nie notowaliśmy od 65 lat. Deszcz nawalny, który się pojawił, czyli 160 litrów na metr kwadratowy, no, spowodował szkody, które rzeczywiście na linii 19 kilometrów nowo wybudowanej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej dały się we znaki. Projektanci od samego początku, codziennie po kilkanaście godzin, projektują docelowy układ zmienny dla linii kolejowej 248, czyli te wszystkie kwestie naprawcze, które trzeba dokonać. Budimex swoimi siłami jako generalny wykonawca inwestycji zabezpiecza wszystkie nasypy, wszystkie elementy uszkodzone i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni ruszymy z rzeczywistą naprawą.
nową. Te straty, które są zidentyfikowane, to rzeczywiście straty i powierzchowne. To są miejsca, które teraz identyfikujemy i myślę, że do poniedziałku będziemy mieli pełną wiedzę co do skali, zakresu robót koniecznych do wykonania. Dzisiaj takiej informacji jeszcze nie jesteśmy do końca w stanie podać. To samo dotyczy kosztu remontu. Pewne jest, że nie będzie on mały. Tego, jakie to są straty, jeszcze nie jesteśmy w stanie podać. Widzimy częściowe projekty wykonawcze, które ten koszt pozwalają w pewnym sensie określić. Dzisiaj wiemy, że mogą być to koszty około 20 milionów złotych. Marszałek dodaje, że jaki by nie był ostateczny koszt, nie będzie obciążeniem dla samorządu. No, ja jestem przekonany, że nie będziemy wydatkowali środków własnych z tytułu tych strat, które ponieśliśmy, bo my jesteśmy poszkodowani. Dzisiaj rzeczywiście jest rozmowa, czy pokrycie tych wydatków będzie chociażby z polisy, którą my posiadamy jako Pomorska Kolej Metropolitalna, czy z polisy Budimex. Z perspektywy pasażera najistotniejsze jest pytanie, kiedy PKM-ki wrócą na tory między Wrzeszczem a Lotniskiem? Nie potrafię dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Fachowcy, inżynierowie siedzą i pracują nad różnymi rozwiązaniami. Dopóki nie będziemy mieli ostatecznych uzgodnień z ubezpieczycielem i zakresu tych prac, nikt nie jest dzisiaj w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądał harmonogram tych prac. Marszałek na razie przynajmniej oficjalnie nie szuka winnych. Zapytałem, czy z perspektywy doświadczenia ulewy projekt i wykonanie linii kolejowej były prawidłowe. W momencie odbioru linii kolejowej, instytucje, które odbierały tę linię kolejową, przyjęły wykonane dzieło jako wykonaną pracę bardzo dobrze. A tak naprawdę to nie samorząd regionalny odbierał tę inwestycję, tylko specjalistyczne, powołane do tego instytucje. I tych instytucji można wymienić co najmniej kilka. Zakładam, że analizujecie, co się stało, dlaczego i jak tego uniknąć w przyszłości. Tak, dlatego dzisiaj rozmawiamy i z projektantami, i z ludźmi, którzy zajmują się inżynierią kolejnictwa. To jest specyficzna linia. Niektórzy ją nazywają nawet koleją górską, bo te spadki, które w terenie są, taką klasyfikację linii przyjmują. Dzisiaj oczywiście osób, które mówią, że wiedziały, jak to zrobić, jak zabezpieczyć i tak dalej, jest mnóstwo. Ta nawałnica, która przeszła i te uszkodzenia, które są na sypie, to nie tylko uszkodzenia, które zostały spowodowane z tytułu budowy PKM-ki, ale też to, co otrzymaliśmy z zewnątrz i wody, która spłynęła na nasze nasypy, na nasze tory. To też proszę zwrócić na to uwagę. Ale tutaj nie chcemy nikogo tym obarczać, osądzać, bo czegoś takiego w ostatnich latach nie było. 30 sierpnia Pomorska Kolej Metropolitalna będzie obchodziła swoje pierwsze urodziny. Jeśli do tej pory linii nie uda się naprawić, będzie to dosyć przygnębiający jubileusz. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM. W tej części magazynu reporterów to wszystko. Za chwilę informacje Radia TOK FM. Papież Franciszek właśnie wjeżdża na Wawel, gdzie spotka się z polskimi władzami, z korpusem dyplomatycznym i to ostatnie spotkanie odbędzie się za zamkniętymi drzwiami z polskimi biskupami. Potem pojedzie do Pałacu Arcybiskupów, gdzie będzie nocował. Informacje Radia TOK FM. Godziny szczytu wracają zaraz po informacjach. Godziny szczytu. Magazyn reporterów. Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Rottenberg. Zapraszam na program Antymateria w Radiu TOK FM w czwartki o godzinie 14.40. Antymateria, czyli krótki, treściwy program o sztuce. Zapraszają Anna Rottenberg z Anną Wacławik-Korpik. Antymateria w każdy czwartek po 14.40. Reklama. Diagnoza to był dla mnie... Już na wzgórzu Wawelskim zbliża się do wejścia na... Jakim Bogiem oni się zajmują? Zobacz. Przywita go. Jakim Bogiem się zajmują? Możemy powiedzieć, na progu tej bramy, która prowadzi do dziedzińca, zwanego dziedzińcem arkadowym, Ojciec Święty Franciszek zostanie przywitany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. A w tle słyszymy dźwięk czterech dzwonów, zawieszonych w wieży srebrnych dzwonów, które witają Ojca Świętego na wzgórzu Wawelskim.
Jakim Bogiem się oni zajmują? Gdzie jest wasz Bóg? Gdzie jest wasz Bóg? Najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. W najnowszej polityce dyktatorzy, wizjonerzy, kabotyni. Jakich przywódców potrzebuje świat, a jakich ma? Oraz zawód żona stanu. Czy pierwsze damy powinny brać pensję? Papież naprawia nam kościół. Chytre Pokemony. W tym tygodniu z polityką film na DVD Gwiezdne wojny, przebudzenie mocy oraz kryminał Vivek i Sten na spokojnych wodach. Polityka już w sprzedaży. ProLiver zawiera cenione składniki wspierające wątrobę, a do tego bonus. ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Wątroba i cholesterol. Suplement diety ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 17:20. Elżbieta Mazur, zapraszam. Z kilkunastominutowym opóźnieniem papież przyjechał na Wawel. Właśnie rozpoczyna się oficjalna ceremonia powitania Franciszka w Krakowie na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Najpierw odbędzie się spotkanie z władzami państwowymi. Po tej ceremonii papież spotka się z prezydentem Dudą. Po spotkaniu z przedstawicielami polskich władz państwowych Franciszek będzie rozmawiał w katedrze na Wawelu z polskimi biskupami. Śledztwo w sprawie cywilnych ofiar nalotów koalicji pod wodzą Stanów Zjednoczonych. Niezależne źródła podają, że w ubiegłym tygodniu w nalotach na północy Syrii zginęli cywile. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie wśród 56 śmiertelnych ofiar było 11 dzieci. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Paweł R., który podejrzany jest o pozostawienie ładunku wybuchowego we wrocławskim autobusie, trafił na obserwację psychiatryczną. Przez co najmniej 4 tygodnie lekarze będą oceniać, czy mężczyzna jest poczytalny, grozi mu dożywocie. Więcej informacji na tok.fm.pl. Informacje sportowe. Kamil Gapiński, witam i zapraszam. Trzecią rundę eliminacji do Ligi Mistrzów czas zacząć. Już o 20:30 piłkarze Legii Warszawa zmierzą się na wyjeździe z Trenczynem. To mistrz Słowacji, którego budżet wynosi zaledwie 2,3 miliona euro, a więc kilkanaście razy mniej od budżetu stołecznych. Mimo to mistrzowie Polski nie mogą lekceważyć rywali. Piłkarze Trenczyna pokazali, że są groźni w poprzedniej rundzie, w której wyeliminowali słoweńską Olimpię Lublana. Legia zagra w tym spotkaniu bez kontuzjowanego Bilerme, który miał być tego lata liderem zespołu. Na Słowację nie pojechał też nowy nabytek klubu. Steven Langil, który trenuje w Warszawie. Siatkarska reprezentacja Rosji zagra na igrzyskach w Rio de Janeiro. Taką decyzję podjęli działacze Światowej Federacji Piłki Siatkowej po konsultacji ze Światową Agencją Antydopingową. Zborna będzie w Brazylii jednym z faworytów do medalu. Drużyna prowadzona przez Władimira Aleknę swój pierwszy mecz rozegra 8 sierpnia z reprezentacją Kuby. Kolejnymi rywalami Rosji będą Argentyna, Egipt, Polska oraz Iran. Afera dopingowa w Rosji może być wierzchołkiem góry lodowej. Agencje zajmujące się ściganiem tego procederu na całym świecie alarmują, że w innych krajach doping może być równie powszechny. Dyrektor Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie Michał Rynkowski mówi na antenie TOK FM, że sygnały płynące głównie ze wschodu są bardzo niepokojące. W krajach postsowieckich sytuacja może być bardzo podobna, albo nawet gorsza, jeżeli chodzi o porównując do sytuacji rosyjskiej. Pod dużym znakiem zapytania są Chiny. Przypomnę, że dość niedawno chińskie laboratorium akredytowane przez WADA zostało zawieszone. Także laboratorium kazachskie. Zdaniem Rynkowskiego nikt nie zagwarantuje, że w Rio wszyscy zawodnicy będą wolni od dopingu. Z drugiej strony podkreśla, że system wyłapywania nieprawidłowości jest coraz bardziej szczelny. Pogoda. Wieczorem i w nocy praktycznie w całej Polsce możliwe są burze. W Łodzi, Katowicach, Krakowie i w Zakopanem. Synoptycy wspominają nawet o tym, że będzie padał grad. Nocą na termometrach od 14 do nawet 20 stopni. Jutro w ciągu dnia od 23 stopni nad morzem do 30 w Bieszczadach. I jedynie nad morzem i wzdłuż zachodniej granicy. Nie będzie burz. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Magazyn reporterów.
Ruszają parkingowe porządki pod trasą zamkową w Szczecinie. Sebastian Wierciak pyta, co w zamian, co z parkingami Park and Ride? Agnieszka Wynarska ostrzega przed pszczołami, trzmielami i osami. Bez paniki, ale przyda się trochę zdrowego rozsądku. A Przemysław Pozowski wspólnie z Narodowym Forum Muzyki zaprasza na multimedialny spacer po centrum Wrocławia. 17.24, Adam Ozga, to jest druga część magazynu reporterów TOK FM Godziny Szczytu. Godziny Szczytu. Magazyn reporterów. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie rozpoczyna porządkowanie parkingu pod trasą zamkową. To kolejne zmiany w centrum, które ograniczają liczbę miejsc parkingowych. Co się zmienia? Przede wszystkim co w zamian? Szczeciński reporter TOK FM Sebastian Wierciak rozmawiał na ten temat z Hanną Pieczyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Robimy wielkie porządki z parkowaniem w mieście, w centrum szczególnie, a teraz pod trasą zamkową, gdzie no, wolna amerykanka. Zdecydowanie, tam chyba wszyscy widzieliśmy niejednokrotnie, że auta stają, gdzie tylko to jest możliwe. I nieważne, czy to jest chodnik, środek skrzyżowania, czy kawałek zielonego jakiegoś miejsca. I na wniosek Rady Osiedle Stare Miasto będziemy porządkować te miejsca. Pojawią się słupki, które zablokują parkowanie w niedostępnych czy niedozwolonych miejscach. Będziemy odnawiać oznakowanie poziome, tak żeby każdy wiedział, w którym miejscu, jak może stawać, tak żeby było zdecydowanie bezpieczniej, no i na pewno wygodniej dla kierowców, którzy próbują tam stanąć. Będzie przez to mniej tych miejsc parkingu. Ciężko jest powiedzieć, ile było ich docelowo, znaczy do tej pory, dlatego że tam każdy stawał jak chciał i naprawdę wyobraźnia kierowców powodowała... Nie...